Dzień dobry, tu mini krawcowa i skoro widzicie to, co widzicie, a jest niedziela wieczór i jest już po imprezie urodzinowej mojej mamy, to już wiecie, że nie zdążyłam tego wyżyć. Było więcej niż jeden powód do tego. Pierwszy był taki, że po prostu no, nie, nie było szans, żebym to zdążyła. Zostało mi jeszcze jakieś trzy kolory. I Ciągle nawet no, miałam do, jeszcze to do przewinięcia i tu wcale nie jest tak mało tych krzyżyków, więc stwierdziłam, że, że nie wykonam tego na czas. Na pewno nie z oprawą jeszcze dodatkową, no bo oprawa pewnie też trochę by potrwała, a musiałam coś odpuścić, bo no, w pracy mamy nerwówkę, mamy okres urlopowy. Już złożyłam wypowiedzenie i się strasznie cieszę, że, to, że się zdecydowałam, ponieważ miałabym od tego miesiąca już trzymiesięczny miesięczne okres wypowiedzenia, a tak to miałam tylko miesiąc i naprawdę się cieszę z tego względu, że ja już nie wytrzymałabym w tych, tych, tych więcej, więcej tych miesięcy. Po prostu jak sobie pomyślę teraz, że po urlopie. Miałabym wrócić do tej pracy, a urlop dopiero zaczynam za tydzień, taki dwutygodniowy, to po prostu mnie e, ściska w dołku i, i no po prostu nie wierzę, żebym, żeby się to nie odbiło na mnie e, na moim zdrowiu jeszcze bardziej niż to, co się teraz dzieje, a powiem wam, że naprawdę już odpuściłam kilka rzeczy. Odpuściłam haft, w ogóle nie haftowałam, Od, w pewnym momencie stwierdziłam, że nie zdążę, nie będę się żyłkować, yy, żyłkować, żyłować i po prostu odpuściłam haft, odpuściłam jeszcze yy, wizytę w jednym miejscu, odpuściłam, yy, no znaczy nie tyle odpuściłam, udało mi się zdelegować jedno zadanie w pracy, a i tak w czwartek po prostu yy, nie wytrzymałam. To znaczy, no, dopracowałam do końca, ale miałam taki ścisk po prostu wszystkich mięśni. Czułam po prostu ucisk w klatce piersiowej, kręgosłup mnie, mi się cały spiął. Miałam tak pierwszy raz w życiu. I, I pomimo, że tam skończyłam pracę i dwie godziny później ciągle ten ucisk czułam. I no, przeraziło mnie to, no bo sobie pomyślałam, że, że no przecież nie mogę tak, no, Organizm się tak ma jakieś granice yy, i, i tak dalej. I umówiłam wizytę. Udało mi się umówić jeszcze na ten sam dzień yy, wizytę tele, tele, no, mm, telefoniczną yy, z lekarzem. I dostałam po prostu L4 już na piątek. I w dodatku, yy, no to już w ogóle jestem w szoku. Dostałam lek. Yy, 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 Taki uspokajający, który już uzależnia, więc y, mam go brać w ostateczności. I trochę boję się go mieć na mieszkaniu. Nie lubię takich rzeczy mieć na mieszkaniu. I się zastanawiam, czy jak przepracuję ten tydzień, bo dosłownie mam do, do przepracowania ten tydzień i jeszcze dwa dni po, po urlopie, i koniec. Koniec pracy, koniec z tego po prostu, nie wiem jak to nazwać nawet. Ale masakra, masakra to co się dzieje obecnie u mnie w firmie i naprawdę się cieszę, że odchodzę, no i się zastanawiam, czy jak już odetchnę i, i troszeczkę się uspokoję, ty, czy po prostu tych leków nie zanieść do apteki z powrotem, niech sobie już tam zrobią z tym co chcą, yy, bo no nie wiem, boję się zawsze mieć takich rzeczy. Mm. A może przesadzam, ale mam nadzieję, że jutro nie będę musiała tego zażywać. Bo zażyłam tylko w czwartek i w piątek już byłam na L4. Co prawda no czułam ten ucisk jeszcze trochę bardziej wieczorem i rano w sobotę. No ale jakoś wzięłam sobie chyba tylko takie ziołowe... ziołowe Persen bodajże, Persen jest, nie jest takim lekiem, który uzależnia czy coś, a jest na bazie Melisy i tam Waleriany, czy czegoś. Także chyba, chyba takich rzeczy. No, chyba tak. Także cieszę się, że jeszcze sobie nie dołożyłam niektórych rzeczy. Właściwie to odpuściłam kilka rzeczy, a i tak miałam załamanie nerwowe. I to naprawdę nigdy wcześniej. Tak nie miałam. Ja generalnie, jeśli chodzi na przykład o tą moją psychoterapię, to, to ja nie potrzebuję leków, bo to jest tylko, mm, tak jakby, przepracowanie pewnego zdarzenia z przeszłości. Wiadomo, jest to ciężkie, bo to takie dosyć traumatyczne wydarzenie, ale, ale, ale nie potrzebuję do tego leków. W sensie nie, nie jestem u psychiatry na tej psychoterapii, tylko u psychologa i. No, po prostu rozmowa hmm, powinna y, wystarczyć w moim stanie, że tak powiem. <grych> Także, jak widzicie, jest jak jest. <grych> o, cieszę się naprawdę, że złożyłam to wypowiedzenie. Zaryzykowałam, nie wiedziałam nawet, czy, mam, czy będę miała odpowiedzi z innych firm. Ale teraz już, już właściwie zdecydowałam się na jedną. Dostałam odpowiedzi z dwóch, więc jestem zadowolona. Nawet miałam wybór. A w okresie wakacyjnym to i tak jest trudne. No, to tyle. Wyżaliłam się. Przepraszam, może, może nie wszyscy chcą słuchać takich rzeczy, ale. Ale naprawdę musiałam się wrzalić. No, to mam nadzieję, że u Was dzieje się lepiej i życzę Wam wszystkiego dobrego, samych prostych krzyżyków. No i powodzenia w Waszych pracach.